rozpoczęła się długo wyczekiwana kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej. Remont, który obejmie odcinek o długości ponad 600 metrów, całkowicie zmieni dotychczasowe jej oblicze. Przygotowania do tej inwestycji trwały tak naprawdę wiele lat. Spółdzielnia oddała część gruntów pod tą inwestycję. Były spotkania odbywane z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, także z udziałem prezydenta miasta. Także przygotowania trwały do niej długo. Udało się pozyskać finansowanie z rządowego programu na przebudowę tej ulicy. Także 50% kosztów pokrywa budżet państwa. No i wreszcie mamy szczęśliwy finał, czyli początek tej inwestycji. W ramach modernizacji położona będzie nowa nawierzchnia, ułożone chodniki, zainstalowane zupełnie nowe oświetlenie. Przebudowane będą również wszystkie instalacje podziemne. Zmieni się także kształt skrzyżowania z ulicą Karczówkowską. Dzięki zmianie jego geometrii poprawi ma się tu widoczność oraz bezpieczeństwo. Co najważniejsze dla mieszkańców, powstanie mnóstwo miejsc parkingowych. Będzie ich bardzo dużo. To było jednym z głównych celów, które były formułowane i oczekiwane przez mieszkańców tej ulicy, ponieważ tam występuje dosyć duży deficyt miejsc postojowych, rozjeżdżane są zieleńce przez samochody, także projektanci przyłożyli do tego dużą wagę i w ramach tej inwestycji powstanie aż 297 nowych miejsc postojowych, także bardzo dużo. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Dla ruchu kołowego zamknięto fragment ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Słonecznej do Grunwaldzkiej. Koszt inwestycji realizowanej przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych to około 2,5 miliona złotych. Prace na ulicy Szkolnej mają zakończyć się do połowy sierpnia bieżącego roku.